Moi Rostomili posłuchajcie coś i mało wiele o stróżoku. Stróżok, co to było, to też mało kto wie i pamięta. A... Ja wam teraz wyrządzę, można sobie ktoś wspomni. Jak się wam to moi drzwi podobo, to mi dajcie suba. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Posłuchajcie o stróżoku. Dziś o każdy w Legierze mo ma madrac. Co może łatwo kupić kancik w magazynie. Kiejsi hańdowni to nie było takie Einfachowe, bo madracy nie było, ale za to szło se kupić stróżok. Co to było? Na taką płachta nafilowano w postrzodku słomą. Stróżoka nie szło dostać w magazynie, ale trzeba było iść za kimsikę, kto go poradził zrobić. Dyski na dziedzinie był aspoń jeden taki, co poradził stróżok zrychtować. Bo to trzeba było umieć zrobić. Każdy, kto chciał mieć stróżok, to se go musiał do przodku kozać. Kozać zrobić, bo to nie było tak oto roz, dwa, trzy. Czekało się na niego, a i miesiąc, dwa. Kto nie chciał czekać, to se mógł stróżok zrobić sum. Inny musiał mieć sumę, najlepszy owieśnum, a większy kąsek jakiejś chrubej płachty. Siano się do stróżoka w nie godziło, bo ono na wilgło, a zaczęło smerdzić. Jak się już zegnało o wieśną słomę, to ją trzeba było naciść do tej płachty, inny najprzód się ją pięknie zeszyło, co by się z niej zrobił miech. Słomę trzeba było ciść równo, a pięknie, bo inaczej się porobiły gory, a doliny. Z Skrystego lepszy był stróżok dać zrobić temu, co już wiedział, w którym kościele dzwoni. Hańdownie, jak, jak se prastazik zrobili stróżok, to se potem na niego chnedligli, a jak uczuli, że ktoś, że ktoś w życi, albo na plecach ciśnie, to jeszcze mógł go, go chned zrychtować, a narównać. Bo po tym, jakby się to zależało, to już było amen. Ale przeca i stróżok ten kupny mógł się wyleżeć, bo jak gaździno miała ciężką żyć, a gazda bachusz, to się oto do pół roka, do półroka zrobiła dziura. Ale wiecie, stróżoki były fest zdrowe. Zdrowe do spania. Bo nie było w nich żadnej chemii. Ale iny to, co się pozbierało we żniwa z gruntu. A jak był uszyty porządnie, to do niego nie wlosł żaden chrobok, ani, ani, ani maluczkich roboczek, bo owieśno słoma była fest dobro przeciw alergii. Starki do śmierci spały na stróżokach, starzicy też. Choć już w magazynach, magazynach były te szumne madrace, to starzy ludzie furt jednako chcieli do legiera stróżok. Bo wiecie, on był twardy, tuż jak staryczka mieli rewmę, lebo ich łamało w krzyżu, to żaden madrac się i nie godził. A jak stazik se na stróżoku, to się mu wspomniały czasy, kiedy był młody, a wiele razy jako dziecios spował na stróżoku, co mu go jego stazik wartko zrobili z płachty, co mu ją starka zaś poszyli. Moja starka, dyski prawili, że na nowym stróżoku się trzeba nauczyć się spać. A to była ganz prawda, bo a i teraz, jak się kupi jakiś madrac, to niż się człowiek na niego zwyknie, to przyjdzie jakiś czas. Kiejsi hańdowni też tak było, bo nowy stróżok to było e, nowe, ganz in, inksze spani, a dziepro baji po tydniu, jak się zależał, to już człowiek lygał do legiera, a spał jako kłoda do rana. Stare stróżoki, wyleżane, się wiele, wiele razy dowało do chliwa, bo jak się baj krowa cieliła, lebo locha prosiła, to gazda leżał we chliwie, a wachował, co się będzie robić. Ale stary stróżok miał gazda, a i we kuchni, a sen na, na niego dyski legł, jak po poobiadwał, lebo oto se legnął tak przez połednie. Jeszcze do niedobna się stróżoki po dziedzinach robiło, a można, że się, że się ich zaś, zacznie robić, bo bez mala spać na nich się trzeba nauczyć, ale jak se człowiek na to zwyknie, to będzie spół jako gaździnka z gazdą od wieczora do rana.